wracamy do transmisji. Bardzo dziękuję za towarzystwo kamery, która taki kawał świata tutaj musiała pokonać, żeby dotrzeć do Warszawy. Do Warszawy, w której media, tutejsze media głównego ścieku warszawskiego w sposób, jakby to powiedzieć, umiarkowany interesują się tym, co się dzieje przed warszawskimi sądami, bo to jest przecież nie tylko ta sprawa, która tutaj dzisiaj miała swoją kolejną odsłonę, ale też i szereg innych. W trakcie dzisiejszej rozprawy okazało się, że jeden z uczestników innego postępowania złożył właśnie wniosek o wyłączenie pani sędzi Konopki, z odsunięcie jej od pracy sędziowskiej, no ale oczywiście prawo nie pozwala na uwzględnianie takich wniosków złożonych przez ludzi występujących w innych postępowaniach, a zatem rozprawa potoczyła się dalej. Tym niemniej mamy tutaj świadectwo tego, jak dała się już innym pani sędzia Konopka we znaki w innych postępowaniach. Dzisiejsza rozprawa, strasznie nudna, przez godzinę chyba z okładem oglądaliśmy filmy, oglądaliśmy mianowicie zarejestrowane na użytek telewizji Polsat, konkretnie materiały newsowe z dnia 20 listopada, z tego dnia, w którym miałem rzekomo dopuścić się naruszenia miru domowego w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, bo z takiego paragrafu mnie tutaj sądzą. Naruszenie miru domowego. Mój obrońca, a ja za nim, będziemy argumentować w naszych wystąpieniach końcowych, że oczywiście o żadnym naruszeniu miru domowego mowy być nie może w siedzibie jednego z organów władzy, a więc w miejscu użyteczności publicznej. W tym miejscu użyteczności publicznej znalazłem się wraz z szeregiem innych rodaków, którym procedura wyborcza zdała się odbiegać od rutyny na tyle, żebyśmy uznali, że popełniane jest ni mniej, ni więcej fałszerstwo wyborcze. Znalazłem się w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej i domagałem się wraz z innymi dymisji członków Krajowej Komisji, Państwowej Komisji Wyborczej. No i ten postulat został zrealizowany. Sami sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej najwyraźniej przychylili się do tego zdania, podzielili tę opinię, że ich praca była do tego stopnia skandalicznie niezadowalająca, żeby jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji było zakończenie prac komisji w tym składzie. A zatem sami sędziowie PKW przyznali nam, mnie także, rację, no a następnie upływ czasu, ostatnie miesiące, w których dowiadywaliśmy się o tym, że wszystkie protesty wyborcze, wszystkie skargi złożone zgodnie z procedurą, sądy zostały powiadomione o tym, że procedura wyborcza pozostawia wiele do życzenia. Te wszystkie skargi zostały lekką ręką odrzucone. Najbardziej spektakularny przykład, no to jest tych 130 tysięcy głosów gdzieś tam zgubionych na Śląsku i co? I nie ma żadnego problemu, a raczej problem ma ta osoba, która o tym zawiadamia, opinię publiczną i wymiar sprawiedliwości. A zatem czas, upływ czasu przyznaje rację także i w tym, żeśmy działali w stanie wyższej konieczności.
że nie można tutaj dochodzić sprawiedliwości i nie można dbać o procedurę wyborczą skutecznie, korzystając li tylko z tych rozwiązań, tych narzędzi, które demokratycznie ustanowione prawo nam podsuwa, dlatego że władza bez najmniejszego trudu oddala takie protesty i nic sobie nie robi ze skarg na procedurę wyborczą. Tak będę argumentował, przemawiając po raz ostatni do sądu, co najprawdopodobniej nastąpi 27 marca, a więc za dwa tygodnie. Sąd ogłosił termin kolejnej, być może ostatniej rozprawy o 10 z rana przy rogu Marszałkowskiej i Żurawiej w Warszawie. 10 rano, 27 marca. No, to będzie akurat nazajutrz po tym, jak wybije godzina prawdy w innej sprawie, to znaczy okaże się, czy znalazło się 100 tysięcy podpisów poparcia, które umożliwiłyby mi przejście do półfinałów w procedurze wyborów prezydenckich w Polsce. Mamy najbliższe dwa tygodnie na zbiórkę podpisów. Na razie jest ich, jasna rzecz, wciąż grubo za mało. No i okaże się, zostanę tak zweryfikowany przez życie i przez moich rodaków. Okaże się, czy do tego półfinału wchodzimy. No a na razie i stąd ta dziwaczna formuła tej wypowiedzi. Nie stoimy już w korytarzu sądowym, tylko jedziemy, żeby jak najszybciej uciec przed popołudniowym korkiem, żeby wydostać się z miasta, żeby zdążyć do naszych rodaków w Radomsku, a następnie w Częstochowie, gdzie odbędą się spotkania wyborcze, chociaż wciąż jeszcze kandydat nie został zarejestrowany, no bo to wymaga złożenia wymaganej prawem z liczby podpisów poparcia. No i zobaczymy, czy na południu Polski dużo się takich podpisów znalazło i czy jeszcze więcej się znajdzie. Kłaniam się wszystkim, którzy uczestniczą w tej akcji, wszystkim, którzy sobie zadają trud, żeby te podpisy zbierać. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę o jeszcze. Dziękuję bardzo.